Ale co się odjebało? W sumie powinienem zmienić teraz to enkodowanie, ale nie zmieniłem. Czy ten stream w ogóle działa? Bo Discord to na przykład w ogóle nie. Wiecie co? No. Ja jeszcze raz zrestartuję, bo ja czuję, że tutaj będzie... będzie rozjebando. Jak tam się dzieje na tych Discordach? Powinny wzrosnąć o 100%? Co? Ale przecież... Działa, ale zmień encoder jak tak. Teraz to już za późno. Bo już zacząłem. Zmienię jakby jak skończymy w ogóle. Jak skończymy w ogóle to zrobię. Za późno. Kurwa. Co się stało? Nie ogarniam. Czy faktycznie to wina encodera była? Encoder rozjebał? Nie wytrzymał ilości bajtów? Ten. Jak to idzie do archiwum, to będzie część druga. Tak trochę. Ja pierdolę. O kurwa. Serio, chujówka. Chujówka bardzo. Ja nie wiem. Wkurwiłem się na ostro, wiecie, to nawet nie jest tak, że się samo GTA wyjebało, albo że OBS się tylko wyjebał. To jest tak, że cały komputer w chuj. Nic się dalej nie kompilowało. Dźwięk został w jednym miejscu, obraz został w jednym miejscu. Ja to musiałem z guzika restartować. Najgorzej kurwa na świecie. Nie polecam. Przynajmniej tak dałem radę. Dobrze, że tam się kurwa nic nie spaliło, ani nic. Wiem, że w ten sposób to raczej by nie zadziałało, żeby się spalić, ale nadal, jakby trochę się cykam takich rzeczy. No, ale... Co ja mogę powiedzieć? Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. Okej. Włącza nam się GTA, tylko teraz... Przechwyci się to? No. Styknie mi tego. Wyjebane w Rockstar, wyjebane. To wasza wina. Albo Ramos za dużo chciał, I don't know. Nie, jakby to był problem z RAM-em, to by się tak nie zablokowało. Coś tam jakby wykrzaczył się jakiś fatal error, coś takiego. Gdyby to był problem z danymi, to po prostu chwilę by stanął w miejscu i... Wina Ziobry, tak. Ziobro, ty kurwa jebana, przestań mi rodzinę prześladować. Przestań mi komputer prześladować. Chujówka. Ale zobaczymy. Myślę, że możliwe, że się zapisało po Lesterze. Mam nadzieję, że się zapisało po Lesterze. Byłby blue screen, jakby to był jakikolwiek problem z komponentami. Tak, no ja nie sądzę, żeby to był problem konkretnie z komponentami. Ja myślę, że to wina encodera czy coś. No ale wiadomo, to przychodzi. Blue screen nie. A myślę, że to encoder faktycznie. W sensie to albo encoder. No gra to myślę, że tego nie zrobiła. Gra to by się sama wyjebała. Mógłbym coś tam dalej w systemie działać, gdyby to o to chodziło. Zobaczymy, gdzie mnie wczyta. To mnie ciekawi. Okej. Okay. Lester się skończył. Czyli co? Czyli... Wchodzić w te. Wchodzić w akcję. Wrót jeszcze, kurwa, wzrósł jeszcze? Ja pierdolę. Za wcześnie wyjebałem te. Wapit. Patrz, jak wapit spada. Teraz mogę dopiero je kupić. Kart w Chromie i włączyłem jakąś grę. Teraz je kupić, nie? Spadły w chuj. Ale teraz je kupić? Tak teraz? Czy poczekać jeszcze? Kup. No dobra. To kupujemy. Mamy 91 tysięcy. Z tego będzie dość dużo akcji. 656. Zajebiście. Potwierdź.
Niech będzie. Jakby nie mamy teraz, nie mam teraz grosza przy duszy, ale myślę, że to nie będzie większy problem. Okej. Jak to mamy zrobione, to jedziemy kraść auta. Czyli w sumie to, co sama nazwa gry wskazuje, nie? W końcu. Gdzie jest kurwa Dawin? Gdzie jest kurwa debil? Gdzie on jest? Okej. W drugą stronę. Powinny wzrosnąć o 100%. No tak, zastanawiam się tylko, czy nagle nie, czy jeszcze chwilę nie będą spadać, nie? Mógłbym niby resztą chłopaków, resztą gangu kupić te akcje, ale jakoś... A, nie wiem. Zostawmy to we Franklinie, jakoś mocno nie rozpierdalajmy tej gry. Wiem, że to nie ma kurwa w ogóle znaczenia, ale nadal. O, chujowo trochę pojechałem. To nic, przejedziemy się jeszcze chwilę miastem. Pa pa pa. Pararara. No i dobra. Chwila, ja bym chciał, bo jakby ja nie mam nic włączonego aktualnie. Ja bym chciał chociaż włączyć... tak, przywróć poprzednie strony. Creator Dashboard i tam chyba jeszcze Team Fortress, ale Team Fortressy mi aktualnie nie interesują. O. Kurwa najgorzej. Czytać nie umiem, pisze, żeby kupować po misji dopiero, ale zobaczymy co wyjdzie. Spoko, jesteśmy po misji. To jest, Oskar, spoko. To jest tak jak ja przewidywałem, nie kupiłem nic przed misją. Jakby on powiedział, sam Lester mi powiedział w dialogu, żeby nie kupować na razie tych akcji. Więc jakby ma sens. To się wszystko zgadza, wszystko gra. Nie martw się. Nie martw się, koleżko. Gorzej, że kurde miałem taką bazę oglądających trochę już wyrobioną, zauważyłem. Tam piątki, szóstki mi ja widziałem na ekraniku. Wiecie ile to jest? To jest zajebiście dużo osób. A teraz co? Z najgorzej, jak dwa dni powinno wzrosnąć o 100%, no to zajebiście. Najgorzej, kurwa, że jak są takie fatalne, takie ostateczne problemy techniczne, że wypierdala ten stream. Z najgorzej. Mnie też to jakoś tak wytrąca. Z humoru, ze wszystkiego, o. I jesteśmy na dobrej drodze. No i dobra. Zgaduję, że tatuażysta, wyjebane w tatuaże. Jebane... O nie! Kurwa Franklin! Skurwysyny. Nie, ale ty nie wsiadaj do tego. Ty wsiadaj do tego. Przestań, ciężarówo, głupia. Bo ja się policzę z tobą inaczej. I teraz ruszyli dopiero, ech. Dobra, jebane. Do debila jedziemy. Brum. A to miejsce. Standardowo. JJ, ten warko, czy to się korbacz nazywa? Proszę bardzo. Serowy korbacz. W Diablo daje plus 2 do bycia najwyśmienitszym serowarem. O nie, ja nie lubię latać helikopterami, jestem chujowy w tym. Okej, na szczęście nie musimy latać. Okej, lokalizacja Franklina. Publiczne obnażanie się. Co? No dobra.
tamtą stronę. Pamiętajmy o scypek z krowiego mleka, to chuj. Jak to górale mówią z hali na takie oscypki. Serki! To są serki! Gdzie w zimę przyjeżdżają do Zakopanego, gdzie tam kurwa owce na hali będą i jest oscypka se kupię. No jest, ser typu oscypek. Bo oscypka tego nie mają prawa nazwać. W sensie dosłownie. Chad Mulligan, o nie. Będziemy walczyć z Chadem. Co to znaczy poza... No jak bliżej w zasięgu mam być? Przeleć tam. Nie wiem, cokolwiek. O, w końcu. Nie ma frajera. Nie. Halo! Skany! Co poza zasięgiem? Zaraz będzie w zasięgu. Milimetr brakuje, no. Mam przybliżyć. O to chodzi. Pierdolę. O, może ty. Spoko, mamy. Dobra. I gdzie on tam pójdzie? Niech gdzieś pójdzie. A helikopterko to nie słyszą, nie? Jakby co to... Helikopter jak cień. To odgłos wydawać w życiu. Dajcie spokój. Gdzie idziesz? Parówo, o... Masz szczęście. O. Kurde. Nie trać ty... Gdzie jest... Okej.
Tam jest! Michael! On jest tutaj! Gość się ściga. Patrzcie, w Need for Speed'a grał, widać od razu. Wziął, wziął. Pepe. Frank, you gotta speed this up. He's getting away. Hey, where the fucking asshole at? Suspect continues west on Del Perro. No dobra. O. Suspect sighted near the Life Invader offices. Gówno zrobił. On i tak by zjechał w tę ulicę. Franklin. No to jesteś ty, no. Przybliż. Ten to chyba nie. Del Perro, side of the lot. There's a man by a car. I'll check him out. Nie sądzę. Hey, this ain't the ride we have. This dude working on a bug. Near side of the garage, on my left, there's a man in a car. This better be him. This better be the guy. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something. But it ain't. It ain't got no resale. Zilch. Whoa, whoa, whoa! It's yours, man. Enjoy! No. My baby. No. No. Ja pierdolę. Znowu się wyjebie, to się zdenerwuje i to mocno. Mr. Clint. Molly. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars?
Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done... O kurwa. Ja pierdolę, muszę uważać. O nie! Mogłem go zabić. Pojedziemy tam, bo ten gość mi przetnie zbyt szybko, nie zdąży wykręcić. Na autostradę? Chyba średnio. Sam już nie wiem. Okej, zwracam. Jadą stąd. Wyjebane mają. O nie, jeden z nich jednak nie. Za mocno wykręcę, jak jadę do tyłu. O! Pa, 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 pa. Fly me to the moon. Para pa pa pa. Okej. No i co? Okej, tyle. W końcu. Dobra, dajemy radę. O. Dajemy radę. No, wędzonego sera to ja bym podjadł. W ogóle wędzone rzeczy są zajebiste. Aż się głodny zrobiłem. Polecam taką. Ale bym teraz taką kanapkę wpierdolił ze wszystkim, co wędzone. Nawet chleb bym uwędził. Czemu nie? Wędzona rybka też. Kurde. Wszystko, co wszystko bym uwędził. Ale taka dobrze uwędzona, no raczej. Nie taka włożona i wyjęta, daj spokój. Żeby ona w tej wędzarce pomieszkała. Halo, klawisz mi nie zaskoczył, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że ta klawiatura nie idzie jakby na złom jeszcze w tej chwili. Nie jest zła, to nie jest jakaś chujowa klawiatura czy coś. Nie powinienem jej musieć wymieniać. Jest dobra, jest klawa. Okej, okay. Wjeżdżamy na autostradkę. Wbrew pozorom autostradka troszeczkę mnie niepokoi. Oj, widzicie? O tym mówię. Moja ma 11 lat, już działa nadal. No, to tym bardziej z moją nie powinno być problemu. A tu o. Nie zaskoczył mi nagle klawisz. To człowieka stresuje. Tak nie może być. To co, triki kaskaderskie robimy. No, widzę, że tutaj trzeba jeszcze zakrętasa zrobić. Tu jest skrót, ale... może sobie podaruję. Tu jest zjazd niżej. Niby tędy nie pozwalają przejechać, ale... kim ja kurwa jestem? Co kurwa zasady? Co zasady? Wyjebane w te zasady. Myślicie, że mam cały dzień? No i dobra. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there. Pięć i ostatnio przeżyło pierwsze zalanie i dalej działa. No moja to przeżyła chyba 2 czy 3 zalania. Muszę przyznać, czasami jak głupek grałem. Przecież tam chyba na wizji raz czy dwa razy ją zalałem. Gdzieś tam jebnąłem przez przypadek kawą czy kolą. Potem się kleiła cała, ojejku. Tyle było czyszczenia. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, man? For real. Like this?
or this. Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation. Ale dostanie w pierdol, jak nie zapłaci. I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Hell yeah. Just take any car and go. O, dobra. Ja się naprawdę dziwię, że działa. No spoko. Ale nie, ja z okruszkami problemów nie miałem. Ja myślę, że... Ale to też dlatego, że jakby to nie jest tak, że nie jem, bo czasami jem przy komputerze. Coś sobie człowiek odpali do oglądania, nie? I konsumuje. A czasami, nie wiem, praca, jakaś praca licencjacka czy coś podobnego, no to pyk pyk. Nie będę szedł i odrywał się od tego, jak mogę w międzyczasie zjeść. Po prostu. Ale generalnie mam tą... W sensie moja klawiatura nie jest mechaniczna i mam tak... Ma na tyle małe przerwy pomiędzy deską a klawiszami, że to raczej nie jest u mnie problem. Dobra. I co? Co teraz? Telefon? Musimy pojechać na jego rancho, co? Najgorzej. Michael, co się znowu dzieje? Teraz zero kruszków. No. No spoko. Wiesz, no, ja to czasami mi się zdarzy jakieś te... Znowu horrible. Przestań, Michael. Jak dziecko. Nadrazo. Skurwysyn. No dobra. No. Mi się czasami zdarza jeść jak pierdoła teraz. Ale mówię, na szczęście moja klawiatura jest troszeczkę wykonana przeciwko takim pierdołom jak ja. Dopiero jak faktycznie czymś zaleję ją, to tam się dostaje pod spód. Znaczy no... To się czasami zdarza, że jakby mimo wszystko jakiś tam okruszek dojdzie czy coś, ale to jakieś takie pomniejsze rzeczy i ja musiałbym w ogóle brać jakiś taki dłuższy szpikulec, nie wiem, chociażby nożyk czy coś, żeby podważyć te klawisze, bo one są mimo wszystko tak jakby zagnieżdżone w tej klawiaturze. Ona jest trochę dziwna w swoim wyglądzie. Ona technicznie rzecz biorąc jest mechaniczna, bo ona nie ma widełek. To są klawisze, które odskakują zwyczajnie. Ale ona jest na tyle specyficzna, że... O, że jakby większe... O kurwa, większe rzeczy się nie zdarzają. Jedziemy. Chyba na dół będzie najlepiej i tutaj wykręcić. Powinienem sobie w GPS to wklepać. Ale to wygląda jak właściwa droga. Jeżeli to nie jest właściwa droga, to trochę chujowo. To tędy. Kurwa madrazo. Ale tu kiedyś komuś spuścimy w pierdol, czuję to.
Trevor kiedyś nie wytrzyma. I bardzo dobrze. O kurwa. O. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Jebany madrazo. We're looking for Mr. Madrazo. Kurwa Trevor. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! No wiesz co? To see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. Some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, eh? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Sorry. Oj, niedobrze. Traktuj swoją kobietę do... Traktujcie swoją kobietę z szacunkiem, bo zawsze może trafić się Trevor. A Trevor jest popierdolony. Trevor będzie... Dla Trevora to będzie miłość życia. No dobra. Jedziemy. Co, na lotnicho? Gdzieś w pobliże pewnie. Ale co? O kurde, co to było? Co to był za samochód? Najbrzydszy na świecie. W sensie, generalnie ładny, ale tak pomalowany, żeby odstraszał chyba wszystko, co się da. Dobra, obserwatorium, tak? To będzie tędy, zgaduję. Zgaduję po tym, że mnie prowadzą w tą stronę. Ale zastanawiałem się, czy nie będzie może jakiegoś skrótu. Chyba średnio. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. Bardzo kurwa dobrze. You don't get a life like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Trevor, najgorzej. O, dobrze, ale tak. Jestem całkowicie tutaj Trevora wspieram. Opędzlujemy tego gościa na równo. I wysadźmy jeszcze jego chatę. I jak prawdziwi wikingowie, weźmy jeszcze jego żonę. Świetny pomysł. Najlepszy pomysł. I to, moi drodzy, jest prawdziwy siup tego streamu.
Hop. Furgon. Furgon, furgon. Brum, brum. I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane. Nie myli się w dużej mierze. No raczej. Trevor nie jest tak bardzo skomplikowaną postacią. Jest popierdoloną postacią, ale nie jest skomplikowaną postacią. O! Co? Co się dzieje? T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet! Mierz w czerwony celownik, aby wziąć poprawkę na... There it is. Out past downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. Mierz w czerwony celownik. O, tutaj. O kurwa. Niż samolot zanim będzie za późno. Mamy go. Zestrzel samolot. Staram się. O! Jeszcze raz. Bam! Poza wybuchami zgadłeś. Spoko, spoko. Bardzo i dajesz, Trevor. Par running around at the speed of sound. Parararararararara. Trevor najlepiej. Dawaj off-road. Przełączek widok na samolot nie potrzebuje. Ale zajebiście. Chyba tam na dole chcieli, żebym jechał. Wyjebańsko. O kurde. O kurde. No dobra. Co? Kada buldadzia? Wjebałbym się w ten... w domek. To nic! Nie dałbym rady się wjebać w domek. Jestem przecież mistrzem kierownicy. Okej. Patrzcie, jak skręca. Jakim cudem to jeszcze leci? Jakim cudem? O nie! Linka! To byłaby śmierć. Prowadzenie się Trevorowi zwiększyło z chujowego na trochę mniej chujowe. Zajebiście. Gotta go visit some time. Jak stary dziadek. Piękne. No spadnijcie już w końcu. Ile kurwa można. Jeb. To dźwięk naszego biznesu. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. I'm an important guy.
No witam. Pyk, 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 Trevor Phillips. O, dlaczego to miał pilot? Myślałem, że to będzie miał jakby ten gość. Dobra, opuść teren, nie ma sprawy. Jakby ludzie słyszeli, że tutaj się strzela z kalibru, kurwa, ile? 40 mm? Ciekawe, czy ktoś zawiadomił pały. Ja bym pewnie zawiadomił pały, gdybym coś takiego usłyszał obok siebie. To jest, kurwa, mała armata. Znisz furgonetkę. Dobra. To wygląda na dobre miejsce do zniszczenia furgonetki. To właściwie granatniki, to prawda. Nie wiem, czy to jakby... czy to się... podpina pod ten... O. No. Jebnie? Ma jebnąć. Zaczyna się jarać. Chyba jebnie. Co to ma znaczyć? Niech jebnie! No. Bardzo ładnie. Udaj się do domu Martina. Nie ma sprawy, tylko muszę znaleźć coś, co pozwoli mi się tam dostać. O, tam są panowie gadający. Może na czymś przyjechali? Nie gadaj, kurwa, że na rowerkach. Jebani cykliści, jak ja was, kurwy, nienawidzę. A macie szczęście, że nie jestem Trevorem, o. No, co ty robisz? Trevor! Ach, I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Spotkaj się w cementowni, okej. Okay. Nie ma sprawy. Dobra, podbijemy trochę cardio Michaelowi. Nie chce mi się tam tego traka brać za dużo. Tutaj na parkingu pewnie coś stoi. Trzeba było jakoś mocno nie odjeżdżać. I tak dobrze, że nie wyjebałem na drugi koniec miasta, na drugi koniec w ogóle wszystkiego. Na odludzie, nie? Okej, tu będzie jakiś sensowny samochód. Jaki niebieski. Nic tylko zajebać. O, nawet otwarty. Ktoś czekał, żebym ja go podpierdolił. Wygląda na offroadowy. Nie, chwila. W tamtą stronę. Nie jedziemy w tamtą stronę. Ale z przodu. Jak najbardziej. Halo! Nie błagam. Nie spierdalaj się jeszcze byle jak. Spierdol się tak, jak ja chcę. Żebym nie musiał tak daleko zapierdalać później. Need for Speed! Skate or die! Brum, brum. Psst, co psyt? O nie! Żyję. Jadę, psyt, psyt. Patrz, robimy siup. To było siup, to było generalnie bardzo dobrze resiup. Ale to nigdy nie będzie tak dobre siup, jak dobre siup. Chwila, czy my jedziemy nadal? Trochę średnio jedziemy. Zmieniamy brykę. Zacznie chodzić za jedną z postaci, mają różne interakcje. Co? A, że ten, że NPC-ty. Czy nie? Czy ja mylę?
No ale to Trevorem, jak coś pochodzimy. Trevor jest taką osobą, która by zaczepiała ludzi. W sensie Trevorem na przykład za Michaelem. A, w ten sposób. W sumie brzmi spoko. Znowu niepotrzebnie robię offroad. Dobra, nie będę robił offroadu. Tędy zjadę po tym piasku. Albo trochę bardziej na skróty. O nie, o nie, o nie, o nie. To co, zmieniamy samochód? O, popierdoliło mnie ostro, patrzcie. Ostro popierdolony Grain wsiadł za kółka. Nie boję się, kurwa, drzew. To drzewa boją się mnie. Jelonek! Nie, dobra. Michael nie jest taki. Przestań, nie jesteś Trevorem. Dobrze. Kiedy zostaję partnerem Twitcha? Jak ludzie zaczną wchodzić na te streamy? Gdzie kurwa się jesteście? Kto mi odjął subskrybera? Halo, pytam się. Kto mi odjął subskrybera? Jak mi za nas nie przybędzie 200 subskryberów, to zobaczycie. Jestem zły. O, tak jeszcze mówił. Jestem zły, kto mi odjął subskrybera? I bardzo dobrze. Witam. Halo, Trevor. Trevor, nie, błagam, Trevor. Trevor, nie jedź tam sam. Nie rób tego, błagam. Czy się czas zamierza zmienić? Policja. Jest Trevor. I znalazł sobie nowy wóz. Policja. Tak jest. Tak jest. The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I... Policja ci skróby kradnie. Tak, masz rację. Susan! Susan, to ty. Najpierw kichanie, a teraz to? He kind of got a little angry. So, I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh. But Nico? I didn't kidnap his wife! Oh no! Oh shit! The fuck did you do? Oh, oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? Ona się nie wyrywa. She already called shotgun. Now I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will, a cabin in the woods. You know what I'm saying. O kurde. Trevor, ty debilu. Co, Franklina mi dadzą teraz? Tak, to wygląda jak Franklin. Piesio. Chcę pogłaskać Chopa. Chodź, Chop. Chodź ze mną. Jak ja mogę go jakby nacieszyć? Chodź, bo biegamy, Chop. Chodź. Mogę teraz przełączyć się na Chopa? Nie. Sprzedaj akcję. Ty, dobre. Internet. Pieniądze. Ja chcę, żeby Piesio był najbardziej zadowolony na świecie. Jak akcje Fruta jeszcze rosną? Wapid. Wapid to maleje. Jeszcze nie. Na razie to nie ma co. Chodźmy. Tam była jakaś pani z psem. Chyba z psem. Albo i nie. O, jest Piesio.
Chodź. Chop, masz być najbardziej zadowolonym psem na świecie. Jak mam zadowolić Chopa? No spoko, niech sobie vibe spada. Piesio, no. Chopur. Niech mi ktoś powie, jak mu pomóc. Jak pogłaskać Chopa? Chodź. Chcę ci rzucić coś. Mogę ci rzucić granat? O, mamy piłkę. Zajebiście. Dawaj, Chop. Dawaj. Dawaj po piłeczkę. Rzuć mu granatem. Granat najlepiej. Patrz. Dawaj piłeczkę. Zajebiście. Jeszcze raz. Dawaj. Dawaj piłeczkę. Ale Chop jest taki zajebisty. To jest taki piechol. Chodź tu. Dawaj mi. Piechol najlepszy. A jakbym teraz nic nie wziął? Czemu ty nie jesteś zadowolony? Rzuciłbym byle gdzie. Nie. Dawaj, Chopur. Dawaj, Chopur. Chopur, daj. Chopur. Gdzie jest piłka? Bardzo dobrze. Może trzeba było rzucić tam obok tego psa tamtego. To Chopur by się zajął i byłby zadowolony. Na drogę rzuć. No dobra. O, tam rzucę. Idź. To będzie romantyczne spotkanie. Chopur. Dawaj. Dawaj go tam. Dawaj tam piłeczkę. Jak któryś go przejedzie, ale się wkurwie. Dawaj mi piłeczkę. Ja bym się nie zdziwił, jakby Chopur wbiegł pod samochód, jak pancern stwór. Bardzo dobrze by było. Chopur najlepszy pies. O! Czy ja przepłoszyłem tamtego psa, rzucając mu hitbox w tą stronę? Dawaj piłeczkę! W ogóle nie ma Chopur zadowolenia. Nie rozumiem. Rzucę w tą kurwę. Ona ma wyjebane. Daj mi piłeczkę. No i co ja mam z tobą zrobić jeszcze? Chyba tyle. Mogę go uczyć sztuczek. Ale na razie to co? No jakby już zero sztuczek. Okej. Okay. Czekaj! Nie, no halo. Dobra, tutaj co chwila jakiś jeździ, zaraz będzie kolejny. Zresztą tutaj widzę, że ten. Chop mapkę towarzyszącą. No tak, zauważyłem. I można go tam uczyć sztuczek. A zobaczmy w sumie, jak to wygląda. Wiadomości, e-mail, szybki zapis, internet, co? No i gdzie jest niby ta... Gdzie jest niby ta apka? Moli. Wyjebane. Tu też wyjebane. No ja nie wiem. Może w internecie. Jedzenie, napoje, nie. Media, rozrywka. Nie. Podróże i transport. Też nie. Oddaj zdrowie. Gdzie to będzie? Pieniądze i usługi. Gówno. Gdzie jest apka? Nie w grze. A, no dobra. Chujowo. Najgorzej. Jest kurwa mój samochód. Gdzie jest mój samochód? Halo. Ale mnie oszukali, chwila. Ja chcę... Nie mogę przełączyć, mogę grać tylko na razie Franklinem. Niesamowite. Ej, 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 ej. Witam panią. Sorry about that, sweetie. No elo. Faceplant zrobiła zajebiście. Idziemy, wyjebane. Brum bzium. O. Muszę przyznać, to był zupełny przypadek. Nie o to mi chodziło.
Na telefon swój instalujesz, no już rozumiem. Chujowo. Myślałem, że to tutaj będę coś robił. Okej, okay, możemy albo do M, do Michaela, albo do Devina. Michael czy Devin? Kliknę Michaela, bo w sumie mam po drodze, ale jak do Devina to mówcie. Bo Michael to będzie chciał z nami... nie wiem w sumie co. Michael to sobie może coś chcieć. Takiego Michaelowego. To może być jakaś sprawa z jego rodziną. Tak... Ja nie chcę z jego rodziną. Wyjebane. Ja nie chcę z jego rodziną. A ten Devin to w sumie wiemy co będzie. Ja bym zamknął ten wątek z Devinem. Jak myślicie? Może zamknijmy. Jak ktoś ma jakieś te... przeciwwskazania, to mówcie. Bo w sumie to gdzie my skończymy? Da się grać w Max Payne'a i GTA Vice City na telefonach. Takie pierdololo. Telefoniczny gaming? Skurwa dla zoomerów. Pierdole. Przejedziemy obok Michaela, pojedziemy do Devina. Chcę skończyć ten wątek. Chcę zobaczyć jak Trevor się wkurwia. By... strzelanie Trevorem po ludziach, na których się wkurwił, to jest jedna z piękniejszych rzeczy, która ta gra ma do zaoferowania. Wiemy dzyden. Bardzo chętnie. Widzicie, to jest tu blisko, dajcie spokój. Nie ma co się martwić. Plus skończymy ten wątek taki, o, czy Franklin chce być z Michaelem i Trevorem, czy chce jakby umieć rzeczy w życiu. Co w sumie, no jakby ja nawet nie mogę powiedzieć, że gość jest jakiś mocno... kłamliwy, gdy mówi to wszystko Franklinowi. Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. No dobra. Wchodzimy do środka. To chyba wiem, które to. Znajdź aktora, już idę. Parararara. Na cichu, po cichutku. Zrobimy mu siup. I siup! No elo. Wygląda na to stary. O kurwa, jedną ręką go ciągnie. Franklin, co ty za... co, jakim ty jesteś potworem? Jakie ty masz muły? Kurwa, 80 kilo. Pyk, pyk, jednorąsią. Ja pierdolę. Patrzcie, kurwa Gucci. Kurwa Pico Bello. Idziemy, czarny James Bond. Tak jest. Tak jest, tak jest. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gonna find him. I thought I had final approval on all stunt performers. Anyone know who this guy is? Is this the new stunt guy? O nie! Zjebałem. I to mocno. Ja myślałem, że mogę podejść na legalu. Powtórz. Gdzie będziemy? Tutaj. No dobra. Wsiąść do samochodu. To tak pomyślałem, że to już. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gonna find him. Nadal jest wsiąść do samochodu. Or makeup, or something. What is the point of building all these sets? We gotta put Brandon's head on the guy's body in post. Somebody do something. Co? Nie. Halo. No. Co ja mam zrobić? Nie rozumiem. Biegaj do samochodu i jedź. Pierdolę, to jest takie zjebane. Znaczy, no to trochę myślałem, że to w ten sposób. Ale czy oni jakby nie za szybko wyciągają na mnie, kurwa, pistolety? Tak jakby od razu? No błagam. To dlatego, że jestem czarny, co?
I thought I had final approval on all stunt performers. Nie strzelajcie po samochodziku. Co? Nie! Ale mnie zrywa. Nie! Wycie. Najgorzej, ona mnie rwie. Chill out. I'm just interested in the whip. This button says What do you mean? The whip? I could buy this car with what I make in a morning. I think you underestimating the value of this automobile. Or overestimating your own talent. I think you're underestimating what I get paid. You get paid a couple million for a morning's work? Shit, I should sack my agent. Yeah, shit. Stop him! Czy ty możesz przestać na chwilę sabotować, kurwa? Co? Nie! Dlaczego ja muszę... Nie! No zajebie mnie, no! Didn't your parents love you when you were a child? My dad disappeared. My mom was a crackhead. But that ain't what this about. My parents loved me so much they put me in a little lazy surprise campaign when I was. Oh yeah, pierdolę. Great. Good for you. I didn't work till I was 10. You are so going to get the electric chair. This is more lethal. Injection, gas chamber kind of state. But thank you. People who hurt celebrities are treated worse than pedophiles in prison, and rightly so. So? Whatever you say. You're gonna kill me, aren't you? Ty nas zabijesz zaraz. Another sacrifice to the god of celebrity. This ain't a sacrifice. It's a carjacking. No, kurwa. Now calm the fuck down. Kill him. But don't get too much blood on me, okay? Ale on, ja pierdolę. Everyone wants a piece of me. Directors, agents, fans. But you, you've taken the whole. Ale on jest kurwa głupia. Zostaw! Kierownicę, zostaw, no! It's about this ride. Bullshit, this is about the car. Jasne. Guess what? We... You got that old wrinkle type fucked up chemical feel. Ass face, this ride will still be beautiful. I'm getting out! Good luck with that. I'm gonna scratch your fucking eyes out! Scratch my balls! Błagam, niech ktoś ją zajebie, nie! Rozpierdoli mi ten wóz, ej serio. Ja jestem w stanie to sam go rozpierdolić, jak nie będę uważał. Nie potrzebuję jej pomocy. No. Przestań. Próbuję jakby sprawić, żeby mnie zostawić w spokoju. Czemu oni mnie nie zostawią w spokoju? Czy ja... No w końcu. Serio. Użyj go już na kontrolu. Powinienem jeszcze raz to zrobić, to prawda. That's fine with us, but your associate Michael DeSanta has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Both of those are going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something.
Suspicious figure near the garage. No dobra. Zobaczymy, kto się tam kręci. Mam nadzieję, że nikt, z kim będą problemy. Pewnie Trevor. Daj spokój. No kto inny? Zastanawiam się tylko jak... Kurde. Zastanawiam się jak te interakcje, o których mówiłeś, Oskar. Te Michaela z Trevorem i inaczej. Jak do nich doprowadzić? Czy ja to mam, miałbym do nich zadzwonić, czy coś? Czy po prostu po misji za nimi łazić? No. Idziemy. A to JJ mówił. Aj, sorry, pomyliło mi się. Pomiędzy misjami. No ale, no ja rozumiem, że pomiędzy misjami, nie w trakcie misji. Ale tak, że jakby do NPC-ta podejść, czy jakby zadzwonić, to się da jakoś ten, żeby oni byli obok siebie? To musisz to powiedzieć, bo ja do końca nie wiem. Podejść. Kurwa, podejść. No JJ, to jest tak, tak od boku wytłumaczone. No, no to ja cię pytam o dwie rzeczy, tym strzelać w ich domy. No dobra, w tym sensie. Małpować po prostu. Nie da się ich jakoś ten. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look, oh yeah! You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Ja pierdolę. Debil tak mocno ma wyjebane w Lamara. Z tego będą w chuj kłopoty. Patrzcie, kurwa, jaki strój za to. Chwila, to był dobry samochód. Nie dołapię go już, nie? Ten wygląda ok, ma fajne światła. Dawaj samochodzik. What dawaj. Dobra, i wygląda na to, że na chwilę debila mamy z głowy. Chwila. O, nie. Do Michaela teraz. No to powinna być prosta droga dość. No. Bez broni, poproszę. Oni mnie tak trochę koślawo tam prowadzą. Trochę głupio, bo jakby... Im więcej miałbym prostej drogi, tym lepiej dla mnie. Bo to się da rozpędzić i jakoś to się przejedzie. A jak co chwila jest zakręt, to tak o... No i dobra. Tam jest niby jakiś dobry uczynek, wyjebane. Elo. Trevorem powinienem takie rzeczy robić. Trudno.
Idziemy. Teraz trzeba uważać. Oj, oj, oj. Przyjedziemy odstrzeleni, kurwa, w garniak. Śmieszna rzecz. O. Już nie wyjedziesz? Serio? Z czym ty masz, kurwa, problemy konkretnie? Ten samochód nie chce współpracować już. Za mocno go dojechałem. No. Coś tam się zbiło przy oponie. Trudno. Przejdziemy już dalej na piechotę jak biedacy. Co my tam mamy? Where you at, man? Your house is empty. Oh, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, no, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened, and I, you know, I can't guarantee you know, harm's gonna come to you. I'd have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Fantastic. Let's go. Man. Whoa! No, no, no! Not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go. Good to meet you, Michael. O ja pierdolę. The weapons are coming in by air. We've got a plane over at the airstrip, but... Great, let's go. No, Trevor to się w ogóle nie miesza tutaj. Znaczy, nie oznacza się... Miesza się, kurwa, z tłumem idealnie. What are you gonna do? We're not! Gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet them in the air. Okay. Well, look, I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit. Right. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise! I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to
Vespucci and one country clubs. And a depressed wife with blonde hair and a hot little secretary. Oj, Trevor. Crop duster? That's the best we can do? Call our guys south of the border. Tell them there's a fire sale. I'll get you on the radio. Nie pamiętam, jak się lata. Nie pamiętam, jak się kurwa lata. Rozpędzić się. I jak z helikopterkiem. Rozpędź się, rozpędź się, błagam. Trevor, do góry. Nie, Trevor. Wow. Jeszcze raz. Trevor nie umie latać. To jego wina. Ja próbowałem się rozpędzić, widzieliście. Jakby ogarniałem już, co trzeba zrobić. Co ja poradzę, że jakby rzuca nim jak szatan. Nic nie poradzę. Teraz będzie pięknie. Zobaczcie, to już Trevor. To już Trevor tutaj rozpierdala. No, czemu skręcasz? Do góry, błagam. No i się nie rozpędził. Rozjebiemy się. Chuj, to chociaż się rozpierdol, no. Jeszcze raz, bo ja za wcześnie jakby... Ja za wcześnie startuję. Ja próbuję za wcześnie startować. Ja muszę przy samym końcu. Przy samym końcu. Ja myślałem, że oni mi dadzą na tym pasie, kurwa, startowym chwilę, kurwa, jakby margines błędu. A oni, podczas gdy próbuję się wznieść, to już, kurwa, wariuje to wszystko. O, nie, to Trevor od razu. A dobra, już mam. Już mi się udało. Żyjemy. Nie powiem wam, co robiłem źle. Powiedzmy, że to sprawa między mną a Trevorem. To nie jest tak jak w helikopterze. Może w pewnym sensie. O! No i dobra. Corrected. I got the cargo plane right ahead of me. You're gonna use those weapons for no good, T. They'll be better in our hands. No i dobra. No to lecimy. Are you planning on forcing them to land? Didn't I say we had to take them in the air if we're to have any kind of shot at this? I thought I said that. Ale ja niziutku muszę lecieć, najgorzej. Halo, za bardzo Trevorem rwie, w ogóle nie ufam mu ze zleceniem nisko. Za wysoko, no jak za wysoko, to są górki. Staram się. No. Ron, nie wkurwiaj mnie. Altitude corrected. No, the cargo plane's got four jets, a 200-foot wingspan. Yeah, and I'm in a crop duster. This is something I'm acutely aware of. Enough. Leci sobie. Skurwysyn jebany. Dam sobie radę. Trevor sobie nie da rady? Nie po to jest przedsiębiorcą na tym rynku, żeby sobie nie dawać rady. Człowiekiem sukcesu. Biznes. Zarobku. I marzeń. Przede wszystkim marzeń. Jest artystą. Ronnie, old boy, I never thought I'd say this, let alone think it, but it's good to be working together again. I can't tell you what a pleasure it is to have you back. We're a good team. Every team needs a leader and a mindless follower or two. That's right, boss.
Pierdolę. Muszę podlecieć trochę bliżej, bo jakby... You got bad information, brother. I'm fine. You're on the radar, Trevor. Wiem, no staram się. I'm in control of this. You speak to Oscar, the Mexicans, this deal on? I've let them know it's in the works. The works? I'm not risking life and limb for a shimonate soul. Are you sure? It's just Oscar don't like getting messed with. Do the deal. The guns are good as ours. O nie, najgorzej. Staram się. Ech. Czemu ten samolot tak szybko leci przed nami? W końcu. No. Pyk, 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 pyk. Me? I'm just a lonely guy out dusting his crops. Who are you? Roślinki. Na tej wysokości. Shoot me down. Now that's not very sociable. Final warning. Divert or you will be grounded. My fate's in your hands. Pa 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 pa. Leć do? No dobra. Co oni odpierdalają? Otworzyli kurwa samolot w trakcie lotu? W ten sposób? Ja pierdolę. Prawie mnie zajebali. Szczęście ja nie dam się zajebać. Get off my plane! How is a man supposed to enjoy his beer and peanuts with all these bumps? Super. Come in, air traffic control. There's been a change of personnel and destination on the Meriwether jet. We are now landing in Mackenzie Field. Pa, pa, pa. Swapping radio channels. Over. Ron, Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? Welcoming party's here, Trevor. Fly safe now. Fly safe, kurwa. Bezpieczeństwo to moje drugie imię. Widzicie, jak czysto wylądowałem tym samolocikiem? Kurwa. Za pierwszym razem. Jestem mistrzem. Jestem kurwa najlepszy. Looks like a problem. Yourself. Ron, I've got the fucking Air Force on me. They deploy jets. Try and fly over them, T. Fly above them. All right. Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. I'm landing at Mackenzie Field. We can discuss this there, on the dirt, like men. No. Przyciągnięcie na dół. Wyrównać lot. Wyrównujemy lot. Wyżej. Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. No i dobra.
This is your final warning. Divert now or be engaged. Nie. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Spoko. Damy radę, kurde. Trzęsie Trevorem, ale nadal. Może w końcu sobie wyrobi pilotaż. Przestańcie. O nie! Nigdy! O nie! Najgorzej, szybko! Spierdololo! I tak nie ma nic już w ładunku! Kolejny kurwa raz. Kolejny jebany raz. Ojebali mnie! Skurwysyny. Okej. Okay. Spadochron to ja chcę gdzieś blisko otworzyć, mi się nie widzi. O chuj, i do wody. Nie tak się spada ze spadochronu, ale cóż, zaakceptuję to. Najgorzej. Tam mamy pytajniczek. Pytajniczek jak najbardziej. Dawajcie pytajniczek. Pyk, pyk. Ron, powiedz mi coś miłego. Jestem wkurwiony. Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Trevor. Najgorzej. Pierdolę teraz B, pierdolę L, to w sumie do mnie pierdoli. Pierdolę L, idziemy pod pytajniczek. Pytajniczek mnie teraz interesuje, a nie. Ammunition. You keep your eyes peeled. We don't want to miss any telltale signs. Co oni odpierdalają? Smell any funny spices? Ja ничего не вижу, boss. Hey, przedawi dokumenty. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. И по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert. Rusek. Sand. Belem. Nie sądzę. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Wait. O nie. Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Park Ranger, o nie. Najgorzej. Jedziemy. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor,
Joseph. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. But now he's a happily married man with three children, and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil border patrol trial, we will, of course, pay you for your time. Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. No, bro. World I'd rather be than drunk as a skunk at the Alamo Sea. Stay away from me, okay? Hey, you're banned. Is anyone not banned? Don't you cause no trouble now. No, nie wiem. Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Idziemy. Kurde. Szybko, szybko. Szybko. Go. Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. No dobra. Zjedziemy ich. Hey, I ain't being zealous about this. America is for Americans, and that's why they call it, yeah, you know, America! Yeah, apart from young... Берегись! Hello. Полетели! Apart from young Joseph here. А я единственный, кто думает, что этот идиот звучит как канадец. Yeah, that's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. You don't see him dressed up like some little sissy bullfighter now, do you? No! You might want to tell him not to salute with a straight arm. Hold on your pointed hat! We're taking the scenic route. They're a law unto themselves. Mariachi singers, the worst of the bunch. You know, you can't take a subway in peace in Liberty City these days. Oh. Prawie. Prawie się na nich zwaliłem jak na worek kartofli. Wskazuje, że muszę po prostu za nimi gdzieś dojechać. All those mariachi singer jobs have been stolen. They don't just take one. No. Some of them are doing two or three thankless low paid jobs to support their families. It's an outrage. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Cross the line. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Okay, okay. I do what you say. Oh, very nice, Trevor. Respectful, but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Please, no more. I go with you. Whoa. Well, thanks for the help, citizen. America's a little bit safer because of you. Demokracja. Za króla i ojczyznę. Ja pierdolę. Demokracja za króla i ojczyznę. O kurwa. Dobra, jedziemy po B teraz. No ale ja myślę, że powoli to ja mam wyrobioną ilość, powoli mi się wyrabia dzisiejsza ilość GTA. Możliwe, że niedługo sobie damy spokój, ale jeszcze nie teraz. Teraz jeszcze grajmy. Teraz jeszcze grańsko.
spadochron. Aha. Ale to jest grzech. You know, I've been thinking about it, and I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. And frankly, neither do I. I will find you! Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Oh, nie. Widzicie? Michael się bał, skoki robił. Próbował współpracować z gościem, a Trevor psiu od razu, byle jak, wyjebane. Bardzo dobrze. Prawidłowo. Bam! Halo? Halo? Na górze? Nie denerwujcie mnie lepiej. Nie lubię być denerwowany. No, witam. Nie ma jak w domu. Co? Trevor. Nice place you got here. Oh yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place, and my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No. You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? O nie, to jest kurwysyn. Ladies, what's up? Fuck off! Listen. I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Listen, you'll need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm and a room full of you cunts. Yes! Woo! Welcome back, man. It is the old you. Yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye-bye. Ah, Jesus fucking Christ. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Polito Bay. Come on, you're driving us up to the bank. No dobra. Jedźmy. Gorzej być kurwa nie może. Chodź, Trevor. Ale wyjebał. Usain Bolt. Wygląda jak chop.
tamten piechol. Spoko. Okej. Okay. What now? We got a funding problem. So we need a job. Before the jewel store, you talked about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Lester pushes. All right, Lester's meeting us there. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, first thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh, this AC bank, you gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you, you know? Maniac, psycho, friend, industry leader. Some ways you defy categorization. But then... What? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right. But why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there. A little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? Okay. It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, takie the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster? I hate hipsters. Classic hipster. Czy można tutaj jest dobrze a, że ten, że gnębić orków? Jak najbardziej. My tutaj kołujemy ulumulu i jakby spoko spoko. Witam, witam, zapraszam. Orki i topory, zgadza się. Orki i topory, bo golem jest chory. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster, but you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. Trevor is hipster. I don't know what you're talking about. No, I don't agree with what you're saying. The bus stops up here. All right, how long does it take us to get out here from LS? Jak to jest? Disto się w ogóle wyniósł w końcu? Wydaje mi się, że jest wyniesiony. Gdzieś się tam przeniósł, nie? Czy on został na Twitchu? Może grę zmienił, nie pamiętam. Nie, gry na pewno nie zmienia. Trevor rzuca Michaela kamieniami, ja pierdolę. Hej, hej. Sprzedasz kiedyś te akcje na Franklinie? Jak będą kurwa po sensownej cenie, to sprzedam. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Shall we? Might as well get started. Jakieś śmieszne haki, o nie. Drive us to the bank. Co ty gadasz? Tak umierają legendy. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. So, zostawcie mnie w spokoju, ja pierdolę. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay.
There's an empty lot behind, and no one should pay attention to us back there. I like it. Yeah, the place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. No, hello. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. Well, we're gonna have to find a new score. So? No. This is the score. Right? What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Chwila. Okay. Dobra. I brought my police scanner. To drive over to the gas station opposite the bank, and we'll monitor chatter. All right. Frequency, we have a code 30, Adam. Alarm going off at Blaine County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Bolito cars 3, 6, 9, and 1 will be there in 50 seconds. Roger that. 4 units. Backup team at station is available. They've dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 Victor or shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Bolito Security. Any updates on the code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. And the alarm just went off on their piggy bank. Ciekawe. This is them. What is that, a 67-second response time? Yeah, 4 cars. More in the wings. Bad cops, garden dirty money. Fuck how many? We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Hey, Leah, you got my text? Bolito Radio, this is Bolito Car 3. We have a code 12, false alarm, possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not? We're still faster than your ass! What? I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. If we're in front of Trevor. Wyjebane. Jedziemy. Trevor ma tego dirt bike'a. Nie ma szans, żeby gość pierwszy wyjechał. Pa. Uwaga. O. Uważaj, chłopcze. Tędy? Michael też tędy pojedzie? Serio? Gówno zrobi. Widzę, że się za nami ciągnie, ale w życiu nie widzę jechania tędy normalnym samochodem. Mam wrażenie do tego, że jakoś mocno łukiem jedziemy niepotrzebnie. Ale... offroadem to tak ciężko pod górkę, nie? Starczy, że będziemy przed nim. Tunel. O kurde. Co to za tunel jest niby? Wyjebany to ciągnie prąd, nikt z tego nie korzysta? Jebie, o. Żeby się tu nie zajebać. O Jezu. Nie. Ja chcę jeszcze żyć. Dlaczego tu skręca? Co to ma znaczyć? No dobra. Jak każe skręcać, to skręcamy, ale to w ogóle nie wygląda na skręt. W sumie to jest po drugiej stronie rzeki, nie? Może to faktycznie lepiej tędy. Rzeki? Jeziora. Ja pierdolę. No i dobra. I brum.
I brum. I brum. O. Te patomemy to mnie w sumie z Disem tak śmieszą, że o chuj. W sensie czasami to są takie, to jest złoto i w ogóle. Ale sam fakt, że jakby patusowa strona internetu tak po prostu się przyjebała do tego gościa. Oj, nie zazdroszczę. Z drugiej strony Dis to też średnio to załatwił tę sprawę, nie? Są trolle, które robią XD w niego ostre to i gość im grozi sądem. Świetny kurwa pomysł. Kurwa najlepszy. I co? Pierwszy. Jesus, what took you so long? Had to let you win. Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. I'm making you some leftovers. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. It's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Think about my buddy's chef, okay? Consummate professional. To jest dobry. Może trochę... dużo bardziej celniejszy, chcę mniej. Tak. No, kuchta, kuchta. That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but, you know, me casa, su casa. I'll get a motel, thanks. All right, suit yourself. Fine, I'll give you a ride. Adios, amigos. I wraca do lodówki, ja pierdolę. Ups. Nie no, super. Fajnie, Trevor. O, ja pierdolę. O. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey, man! No dobra. Dobra, Trevor ma robotę Trevora. Jest jeszcze Lester od Franklina. Okej. Okay. Spoko, ale ja myślę, że to wystarczy. Wystarczy nam trochę. Wystarczy nam GTA. Chwila. Co? Ch-
Trevor, I was worried. Where are you? Back in Sandy Shores, helping Ron run the business. Oh, you need me to come over? Bizarrely, we're coping just fine without you. Stay with Floyd. Anyone asks, you don't know where I am. But I do know. Szybki zapis. Tak. I damy sobie na dzisiaj spokój. Trochę się fajna akcja aktualnie dzieje. Ja lubię jak Trevor jest w to tak zamieszany mocniej, bo jakby wtedy się te rzeczy dzieją bardzo ciekawe. No, ale to na tyle będzie z tego. Nie wiem, czy jeszcze coś zagrać, ja w sumie jestem dość głodny. Możemy chwilę w Endless War'a, zobaczymy. Pokażę wam to, bo gierka jest fajna. Ona jest prosta, ale jest fajna. To chociażby tylko wam pokazać. To najlepiej, chyba mam ją w zakładkach. Tak. I to będzie chyba, o. Pyk. Mamy sobie stronę z grami. Kiedyś się napierdalało w to O8. Stop. Ja pamiętam, że ta gra była w chuj głośno. Żeby wam nie wyjebać bębenków, to zaczniemy od takiej naprawdę niskiej wartości. Zaraz to dostosujemy, żeby to jakoś się oglądało. Okej, okay, i pierwsza misja. D-Day. Rank. Garanda mamy jakiegoś. O, widzicie? Może być. Okej, okay, wygląda to, że wszystkich mi wybili. To się najlepiej robi. Z jakiegoś powodu Garant strzela... strzela serią. Czemu nie? Okej, okay, mamy kolejnego. Trzeba uważać na życie, na wszystko. To trzeba powiększyć generalnie, bo... Halo. Czemu się... No, w końcu. O. Jasne. Okej. Okay. Za dużo. Przeładuj. Podniesiesz to? Średnio, a już ammo to tak trochę nie mamy. Może damy radę gościa dogrzać, tak. Nie pamiętam, czym się podnosi ammo, ale jakby widzicie, gra jest taka dość prosta w budowie. Tylko jest kwestia... O! Oj chuj. Rozwścieczyłem frajera. Nie wiem, czy on pójdzie dokładnie za mną, czy... O kurde. Mam 4 kulki. O, super. On zabił mnie, niestety, w ostatni... Tak naprawdę ostatni. Trochę chujowo. Ale teraz, jak widzicie... O! Jak poszedłem z moimi, zamiast tam się bawić, to już jakoś wyszło. Jak jest jeszcze za głośno, to mi powiedzcie, nie? No i gierka właśnie polega na tym, że tak... Że się tak idzie, o. I pierwsza misja zakończona. Tam wiadomo, w kolejnych częściach gry to trochę inaczej wygląda. Dobra, D-Day się skończył, teraz jesteśmy w Normandii, niby jest średni difficulty. I generalnie najlepiej to będzie taktycznie, o. Strzelać do nich, chować się pojedynczo najlepiej. Taktycznie, o. Zdech. Przeładujemy sobie. To jest zawsze dobrze zrobić. Chyba ten mnie teraz będzie chciał. Nawet mnie nie widzi. Postrzelamy do niego trochę. Ten pierwszy widzę, że jest zawsze taki bardziej celny strzał. Okej. Okay. Tego mamy. Tam widzę, że są te frajery. Czy my nie mamy granatu? Nożyk jest. Granatów nie widzę. No dobra. Nie ma granatów, to nie ma. Musimy się tam przedostać, ale... Po drodze mamy oczywiście domek. Halo! Dobrze, że się lekko zacinają na tych osłonach, bo gość by nam nie wyszedł, nie wiedziałbym, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. O! Zaraz mnie zabije. Muszę uważać. O kurde!
No zabił, no. Chwila. Krótkimi seriami. A, teraz żadnej nie trafiłem. Dobra, mamy. To trzeba, słuchajcie, tak ten. Chwilkę sobie pogramy i już sobie damy spokój. Ja też jestem głodny, jak Trevor. Może trochę mniej wkurwiony na całe życie. O, o kurde. Frypałem się. Dobra, spierdalamy. O, żyje, żyje, żyje. Dobra, mamy to. Udało się. Nie, 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 żyję. Dobra. Znowu. Close combat, mówicie. Zobaczymy, jaki to będzie close combat. A, bo ja mam shotguna jakiegoś. No, spoko. Nic mi to nie dało. Poczekamy na niego, bo on gdzieś tutaj idzie. Nie wiem, kupę zrobić. Tego mamy. MP40 widzę, trzymają w łapach. Okej. Okay. Kolejny. Boi się, widzę. Dobra. Ale trzeba w nich strzelać, żeby cokolwiek się stało. No. Strzelam w niego i nic. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Halo. Proszę was. W sumie close combat jest niby, nie? G, zrzucasz broń. A, proszę bardzo. No, to widzę, że jesteś ekspertem od każdej gry, bo... w której ty mi grze nie pomogłeś na razie, co? Zrzucam tę broń. Wygląda na to, że podniosłem ją. Znowu. Nożyk. I gdzie jest tamta? Nie pierdolę. Wyjebane. Proszę mi dać tą na chwilę chociaż. O, to jest broń. Jestem w stanie tym gościa zabić. No. Teraz to. To jest chyba też shotgun. W tamtym to już nie ma mamo, to już to nie, nawet nie próbuję. O, dwa strzały z tego i gość schodzi. Bardzo ładnie. Chodźmy. Teraz ten pan, co? Kurde. No zabił. Zabił, nie patrzył. My w Google głównie. Oj tam w Google. Daj spokój. Jest close combat, a ja widzę, że ten close combat to tak średnio. Sekunda. No. Dobra, to ma nadal amunicję, to nie ma co zmieniać. Ten podchodzi, ja nie lubię, jak oni podchodzą. Dobra. Mamy to. Jeszcze troszeczkę. To jest dobry karabin. M40. No! A! Czasami kurczę jak... bele jak się zrobi. Dobra, jeszcze raz. Tego mamy. Teraz ten tutaj. Niech podejdzie z tej strony, a ja go... a ja fiflaka załatwię. Albo nie, tego nie. Stąd lepiej, bo kolega mu się jeszcze nie popatrzy. Teraz tego. Dobra. Teraz tego. Jedna taka seryjka to wystarcza, tylko kurczę, trzeba mu, trzeba trafić. Okej. Okay. W tego to trafiłem. Dalej, dalej. Oni, większość z nich ma shotguny, widzę. Shotguny to mnie rozorają, ale ich, ale oni się trzymają z shotgunami. W sensie, oni się trzymają, jak z shotguna dostaną. Dwie, trzy seryjki trzeba w nich wyładować. Z tego mojego to w sumie trzy, z tych ich to dwa. Jest tak średnio czasami. Dobra. Mamy to, czwarta misja. Halo? B?
Hej. Co to niby jest? O kurde. Jeszcze raz. A to jest niby takie, że MG strzela. Ale to jakby strzela na boki, ja pierdolę. To strzela wszędzie, tylko nie wprost. No. Ale napierdalają. No tu widzę, że kurde, faktycznie jest problem. A! Zablokowałem się. No na tych rzeczach to się łatwo zablokować akurat. Kolejni goście nie żyją. Z tego jak seryjkę wyprowadzę, to jakby jest zrobione. Tylko, że trzeba najpierw ją wyprowadzić. Okej, mamy to. Porobieni. Picobello. Okej, no i taka ostatnia misyjka nam została. I to jest taka spoko giera. Nawet jak, wiecie, w nią to jest nawet spoko sobie samemu pograć. No kurde, zaraz mnie zabiją. Potrzebuję więcej pocisków. To jest jakieś kurwa gówno. Nie widziałeś mnie, nic nie widzisz. Wygrałem tę misję, jestem mistrzem. Co to było? The Bike Show, gówno kurwa show. Okej, i jakby jest jeszcze Armia Czerwona, są Niemcy. To jest taka prosta jeszcze wersja, tam kolejne to tam trochę więcej robią. Są misje w Wietnamie. Są misje Wietkongiem, to też jest Wietnam, tylko wiadomo, po tej drugiej stronie, Wietnamczykami. A raczej bodajże północnym Wietnamem. Jest tutorial i Enemies and Guns, a tyle. I jak widzę, że tutaj jest tylko druga wojna światowa, to w następnych częściach jeszcze się trochę bawią w jakieś takie cyborgi i wszystko, ale to później. No i tutaj w ogóle chyba można od razu sobie, jak człowiek chce, piątą misję, pyk, nie ma problemu. Więc ja polecam, jak ktoś lubi takie gry, to niech sobie ogra. Ja myślę, że w sumie od dwójki bym zaczął dalej. Teraz to tak tylko troszeczkę. No jakby nie jest jeszcze jakaś najgorsza godzina, ale ja już muszę iść. Już takie z 5-6 godzin łącznie streamowaliśmy i czuję, że potrzebuję po prostu coś zjeść. A tam chyba jakiś obiad czułem nosem, więc spadam. Dzięki wielkie za przyjście, chłopaki. Mam nadzieję, że tam jakby więcej będzie do roboty. Cześć.